Witajcie w nowym vlogu. Chodziłam po mieszkaniu i szukałam żarcia, dosłownie, słuchajcie. I stwierdziłam, że nie, zrobię sobie omleta. W środku mam ten krem, który nie jest jakoś mocno, wiecie, zdrowy czy coś. Mam też dżem wiśniowy 100%. No i omlecik. I to sobie zjem. Gotowe. Może jakoś nie wiem, super profesjonalnie, ale jestem w kurce jeansowej, w topie, w tych spodniach niebieskich, sandałach i nerkach. I lecę, w ogóle powiem wam, że się zasiedziałam przy montażu. Tak, wiecie, sobie siedzę, montuję i tak mam przecież jeszcze kupę czasu i w ogóle, nie? No i ta kupa czasu zamieniła się w czas do wyjścia, a ja sobie siedziałam, wiecie, krótkie dresowe spodenki, w ogóle ten top niezbyt ogarnięta, no więc szybko dawaj jakiekolwiek spodnie, dawaj sandały, chociaż na sandały to nie jest, bo powiem wam, że trochę mi chłodno, ale wolę w tą stronę niż w drugą, żeby się przegrzać znowu. Mogłabym też wziąć parasol w razie czego, ale kto by tam potrzebował parasola jak padanie, więc rewelacja. W sumie dobrze, że w ogóle idę, bo ja słyszałam od wielu rodziców, dajcie znać, jak jesteście rodzicami dzieci szkolnych, czy chodzicie na zebrania, czy nie chodzicie. Ja staram się być na każdym, a słyszałam, że wielu nie chodzi. Więc szok, zdziwko, ale lecę, a ze spokojem zdążę, tylko się tak, wiecie, zafiksowałam, że kurde, spóźnię się, ale chyba nie, chyba zdążę. Przychodzę z testem smaku, ponieważ zobaczcie, zestaw Bambi z McDonaldem. McDonald's zrobił zestaw dedykowany z Bambi i tak jak z matą, ja chyba raz spróbowałam tą matcha i była taka średniawka. Tutaj mamy kola, po prostu kola. Kola jak kola. Dobra jest, wiadomo. Niezdrowa. Mamy McFlary. McFlary. Mam nadzieję, że mi nie wyleci. McFlary i to jest McFlary, słuchajcie, ze Skittlesami. Zobaczcie to. O, wow. To są miniaturowe Skittlesy. To jest. Teraz ja spróbuję poza kamerą. Mhm, Kuba próbuje. To jest obłędnie pyszne. Frytki jak frytki. W maku zawsze są dobre. Dla mnie te McFlary smakuje jak bazylia. Naprawdę, te Skittlesy smakują jak bazylia. Ej, czekajcie, zgubiłam sos czarny. O, dobra. Mamy czarny sos. Czarny sos. Czarny sos na bazie sosu sojowego i pieprzu. To jest czarny sos Bambi. I teraz czarny sos naprawdę jest czarny. I o kurde. Zobaczcie, to jest naprawdę czarny sos. Dobra, teraz ja może spróbuję. Teraz. Okej, okay. To spróbuj. Dobra, spróbuję. Dla ciebie, mama, dobre czy nie? To jest najlepszy sos, lepszy od czosnkowego, mojego ulubionego. Bardzo przebija się sos sojowy. Teraz spróbuję sobie, ponieważ w zestawie Bambi są małe frytki, są nuggetsy, nie wiem ile sztuk. Czekajcie, zaraz wam podam, żebyście wiedzieli. 6 nuggetsów i 3 takie mega słodziakowe.
ktoś drzwi nie zamknął. Inny wymiar smaku, zupełnie co innego. I jeszcze mamy gwiazdeczkowe serki. Te serki, no zobacz, czy to nie wygląda słodko? Wygląda. Ja nie będę próbowała, bo ja nie lubię serków. To jest ser cheddar, więc inny. Albo dobra, spróbuję. Nigdy mi to nie smakowało i nigdy mi to nie będzie smakować. Więc powiem tak. Nuggetsy, jak lubicie, klasyk. Frytki, klasyk. Cola, klasyk. Z innych rzeczy są serki, bo to jest ser cheddar. Zawsze jest ten taki zwykły, jaśniejszy. Nie urywa. Wiecie czego? Czarny sos dla mnie też nie urywa. Ja wolę, ja jestem team słodko kwaśny albo śmietanowy. Kuba lubi. Je frytki z tym sosem czarnym, więc sos czarny Kuba approved, a mi jest obojętny, ale wygraną pozycją z tego zestawu Bambi jest według mnie McFlurry Skittles. Zjem całe ze smakiem, jest przepyszne, jest kwaskowate, idealne, więc ja nie po to wrócę. Ja nie próbowałam wszystkiego, więc wezmę jeszcze nuggetsa. Nuggets jak nuggets, nic innego tu nie ma. To nuggetsy są zwykłe akurat. No. No to dla mnie taką najlepszą rzeczą to frytki. Ale z takich innych rzeczy od Bambi, no to dobra. Czarny sos albo skittlesy tak naprawdę, albo serek. No to czarny sos. Wiedziałam. Dziękujemy bardzo, to była nasza recenzja zestawu Bambi. Kolejny biegany dzień. Powiem Wam, że ostatnio nie ogarniam życia. Naprawdę, nie wiem, tak mi przemykają dni, czas ucieka. Niesamowicie lecę po Kubę i idziemy do pulmonologa. Mam już dosyć. Tatko, zaczynają się też dekoracje jesienne. Mamy takie na drzwi dekoracje. Takie przykłady właśnie na wydyszki. To myślę, że dobrze, ale te lampki są ekstra. Parasol i jazda w ulewie. Czy wy widzicie, jak ja jestem ubrana? Co się porobiło? Czekajcie, bo nie wiem, czy zamknęłam drzwi. Zamknęłam. O wow! Teraz jak weszłam, to otworzyłam okno, co prawda. Bo było zamknięte. Bo było mi chłodno. Niesamowite. Na początku tego tygodnia jeszcze chodziłam w krótkich spodenkach, a teraz mam założoną bluzę, długie spodnie, w ogóle obtarło mnie. A mam do krwi. Moje ulubione buty chyba się skończyły. Musiałam kupić filtry, kupiłam standard. Wcześniej mieliśmy ten magnezowy. Tak, a teraz standard. Lubię odmieniać, zmieniać, kombinować. Kupiłam taką pastę. I teraz tak, dla Kubusia kupiłam jednego Knochersa, bo wiecie, w Rossmanie to wszystko jest droższe. Ale kupiłam takie, to jest bezglutenowe w ogóle. Kupiłam też placelki bezglutenowe. Kupiłam jakiś taki szampon. I jest to szampon Keratin and Repair. Do włosów mocno zniszczonych i łamliwych. Był na promce, była ostatnia sztuka, więc wzięłam i słuchajcie, to wszystko, co przytargałam, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć mąk. Były na promocji poniżej 10 zł. Ja nie mam w ogóle już mąki. Wzięłam wszystkie, które były. Jeszcze w ogóle była jedna sztuka tylko wystawiona, zapytałam pana, pan powiedział, że jeszcze 5 ma. 9,79 konkretnie
kosztuje moja mąka, ja robię na niej autentycznie wszystko, piekę, robię naleśniki i tak dalej, więc jest to niezbędne. Więc jak była, to zrobiłam zapasy, mam święty spokój, bo to jest tak naprawdę też rzecz, po którą ja specjalnie muszę zawsze iść do Rossmana, a nie zawsze mi się chce iść specjalnie do Rossmana, więc zapasy mam, a całą resztę tak naprawdę możemy kupować, wiecie, w sklepie spożywczym. Nawet jak patrzyłam, to na Allegro nie ma tańszej mąki, więc zapasy zrobione. Słuchajcie, były pytania, więc te owocki są tutaj, tu macie lody. Tu macie owoce mrożone i tam są różne inne mrożonki. I tutaj mamy, jak widzicie, banana. Mamy w mlecznej czekoladzie i w białej. Ja biorę dwa opakowania w białej. I one kosztują... O, tu 13,99. Byliśmy wczoraj w Biedrze i kupiliśmy taką kawę ziarnistą. Kawa ziarnista palona Brazylia Mogiana. 100% arabika i tu jest w ogóle informacja, teraz w ogóle to przeczytałam, rewelacja Asiu, słodki orzechowy smak, kwaskowatość 2 te kawy, intensywność 3 na 5, więc jesteśmy po środku, sobie przesypałam, bo w ogóle ja mam profesjonalny młynek do kawy, który, słuchajcie, wiecie, do czego nam służył? Do mielenia maku. na makiełki, na święta. Tak właśnie tak było. I bardzo mieliśmy ochotę właśnie na taką kawkę. A że jest sobota. Sobota, dzień, wiecie. Chill, odpoczynek. Przyjemne prace domowe, nie wiem dla kogo przyjemne będą. Ja generalnie lubię porządkować rzeczy, ciuchy, nie jest to takie mocno męczące, a nie ukrywam, że jesteśmy trochę zmuszeni, bo nagle przyszła taka zjawa, jest taka jesień, jest tak zimno, że autentycznie mi jest chłodno. Osobie, której jest zawsze gorąco, ciepło i wiecie, się przegrzewam, to mi jest chłodno. Co prawda jestem w moim outficie, czyli bluzka taka grubsza z krótkim rękawkiem, spodenki te z lumpeksu i właśnie grube skarpy, jest mi idealnie, ale powiem wam, że jest chłodno, jest w ogóle taki wiatr. Za dużo nasypałam. Jest taki wiatr, jest tak nieprzyjemny, chociaż nie ma marudzę, bo jest sucho, nie pada, więc to jest dobre, ale naprawdę wczoraj lało, plus ten wiatr. Dobra, już teraz wiem, że za dużo nie można nasypać, to nie, im więcej, tym lepiej. Nie używałam tego kupę czasu, więc muszę się przyzwyczaić na nowo. Ojej. Ojej, jak to zamknąć? Halo. Halo. Jak się to zamyka? Aha, w tą stronę. I chyba to dobrze mi idzie, ale to jest tak dość intensywne. Ej. Dlaczego nie mogę tego tak, wiecie? Przecież to się powinno robić bez jakichś... Jeszcze za dużo, no przecież tu jest... Nie. Oj. A, byłoby łatwiej, jakby nie było kawy na randach. Okej, okay. Tu nie ma. Tu też nie ma. I teraz trzeba zamknąć i teraz tu się tak robi. Dobra, chyba zamknęłam. Teraz w ogóle najlepsze jest to, że my już z Kubą nie śpimy jakiś czas, a Paweł śpi i nie będzie zadowolony z tego właśnie hałasu, ale jeśli chce mieć kawę, no to ja muszę ją zmielić.
Dobra, na razie przeleję wodę. Woda ogarnięta. No nie mam wyboru, no. Muszę go obudzić, mieleniem kawy. Nie ma rady. Jeszcze jest taki przebieg, że jak u Kuby jest tylko rozszczelnione okno, to drzwi mu tak wchodzą. Niesamowite. A wiecie, my mamy bardzo szczelne okna i nie ma tu żadnego problemu. No. Okno jest jedynie otwarte w dużym pokoju, czyli tam, gdzie Paweł śpi. I to jest to najmniejsze w ogóle okienko. Jest taki przeciąg, że szok. Teraz ten hałas. Nie działa. Coś źle zrobiłam. A już wiem, co się zrobiło. Nie zamontowałam, bo to jest duży minus, że trzeba się z tym naprawdę siłować. Nie, czekajcie, jak to zrobić. Generalnie powiem tak, dla wrażliwych i niesilnych ten sprzęt nie jest okej. Dlaczego to nie? Tu jest tu. I teraz tak. No, wsadzam, przekręcam i tu przekręcam. No dlaczego to nie działa? No i się nie zaczepił. Poczekajcie, może tak. O! Ha, udało się. Eureka. Dobra. To jest za głośne. To tylko ja, twoja kawa. I teraz słuchajcie ten hałas. Słuchajcie, jak się umie to zrobić. O nie, niezmielone. Muszę jeszcze raz zmielić, bo zmielone jest tu, a tu nie. O. O, teraz łatwiej poszło. Powiem. To jest jakieś oszustwo. Tu jest zmielone, tu jest dobrze zmielone. Niesamowite. Dlaczego? Proszę mnie tu nie oszukiwać. Musi tak być. Dobra. Dobra, i teraz musimy to otworzyć. W ogóle z długimi paznokciami. No chance. Ej. Nie mogę tego ściągnąć. O. Się. O. Zapach świeżo popalonej kawy. Dobra, fajnie jest. Tu sobie do ekspresu. Rozwaliłam sobie palec. Wcale mnie to nie dziwi. W ogóle. Dobra, zasypuję kawę. Zaraz odbędę proces z ekspresem. O!
robi! Trzeba było im wstrząsnąć, potrząsnąć. Dzień dobry. Młynek, ekspres i wszystko jednak obudziły. Ale będzie kawa. Tutaj są buty wszystkie zostawione, w których plan jest, aby chodzić. Chociaż już widzę, że w tych chodzić nie będę, ale zostawiłam je, bo ma wrócić tam, chociaż kurde, nie, dobra, chowam je. Bez sensu zostawiać takie szmaciaki. Paweł swoje schował, to i ja schowam. Te zostawiłam, bo one są wystawione na sprzedaż i one tu cały czas leżą. O, tak zdecydowanie lepiej to wygląda. Właśnie montuję film z Wrocławia i słuchajcie, tak zły timing. Chciałam puścić, znaczy się nie wiem, co ja mam zrobić, tak szczerze mówiąc, dlatego że sytuacja wygląda tak. Kuba jest chory i ja się mega źle czuję. Umalowałam się trochę, żeby wiecie, wyglądać jakkolwiek lepiej, ale północy nie przespane, bo Kuba się budził w nocy, kaszel i tak dalej, więc wiecie, ja na czuwaniu leki chodziłam, oklepywałam, amolem smarowałam i wiecie, więc jestem delikatnie nieprzytomna. Właśnie montuję film. Jestem na etapie, że jesteśmy w Hydropolis i byliśmy w Hydropolis i pamiętam, nie nagrałam w ogóle tego fragmentu, nie mam, bo już przejrzałam, jakie mam materiały, nie mam fragmentu, kiedy jesteśmy przy takiej mapie, takiej wirtualnej mapie Wrocławia i można tam włączyć takie efekty. W każdym razie tak włączyć, gdzie na przykład były tereny zalane w 97 roku. Nie mam tego nagranego, właśnie sprawdzam. Ale słuchajcie, montuję ten film i sobie przypomniałam o tym. Paweł też mi mówił, że to naprawdę zrobiło na nim wrażenie. Ciekawe, czy mam. Nie, na mnie też zrobiło takie wrażenie. Ja tak mam, że jak wiecie, jak mogę się na czymś skupić, jak coś jest turbo interesujące dla mnie, no to nie skupiam się na tym, żeby to nagrać. I tak było, że ja nie nagrałam nic z tamtej mapy. Dzisiaj mamy wrzesień 2024, ja to montuję 16. Wiemy, co się stało 14, 15 w Głuchołazach w Nysie Płockiej. Aż mnie skręca, aż mnie serce boli. Bardzo zły timing mam na montowanie filmu z Wrocławia. A to w ogóle nie jest jedyny film. W ogóle, jak macie ochotę, obejrzycie, jak nie, to nie, wiecie co. Właśnie powiem tylko tyle, że i byliśmy w Czechach, i byliśmy w Wałbrzychu, i w ogóle tam wszędzie, szkoda gadać. Naprawdę szkoda gadać. My tam byliśmy 3 tygodnie temu. No. Właśnie zadałam wam pytanie na Instagramie, czy chcecie dzisiaj oglądać film u mnie na kanale. Jeszcze nie znam odpowiedzi. Sprawdzę za godzinę. Na 13 idziemy z Kubą do lekarza. Ja też mam do odbioru skierowanie na badanie krwi. Muszę zrobić krew. Wyjątkowo nie będę na czczo. Trudno już, słuchajcie. Wiem, że jutro nie będę miała możliwości, żeby iść do laboratorium od rana, bo Kuba na pewno będzie w domu. Muszę po prostu się zająć swoim dzieckiem, a w środę mam kontrolę endokrynologa. Więc nie mogę tego olać, muszę mieć jakiekolwiek wyniki badań, one będą, wiecie, miarodajne. Ja pamiętam, że jak robiłam kiedyś parę razy w tygodniu nawet badanie krwi, to nawet moja lekarka mi zaznaczała, że już nie jest najważniejsze to, żebym ja była na czczo. Po prostu w takich sytuacjach ważniejsze były same wyniki niż to, czy są odrobinę, wiecie, zakłamane. No, to nie są parametry duże, więc Kuba ma jeszcze momencik na komputerze, bo dostaje tylko chwilę na komputerze, żeby wiecie, tak trochę, wiecie, odleciał myślami, on też jest na bieżąco, w ogóle tak. Tu na południu Powódź, tu Pandora Gate 2. Kurde, ta jesień jest taka, wiecie, dla mnie to już w ogóle też jest ciężko ostatnio, jest bardzo ciężko. Ale nie o tym, kochani. Musimy się wspierać. Na pewno są zbiórki finansowe. Na oczach niektórych ludzi odpływały i to ma ich całe majątki, więc to są też prawdziwe tragedie. Chociaż mówi się, że dopóki człowiek żyje, dopóki jest zdrowy, to może nadal osiągnąć wszystko, ale ja sobie wyobrażam te tragedie ludzkie i naprawdę ciężko mi nawet tak zwyczajnie, najzwyczajniej funkcjonować, wiecie.
psychicznie ostatnio nie najlepiej u mnie, więc może też dlatego tak tu przyjmuję, jak taka gąbka chłonę. Dobrze, że nie mamy telewizji, bo w telewizji to wiecie, na TikToku ludzie na live'ach, w shortsach są takie treści, które rzeczywiście są z dziś, a nie tam zmanipulowane i tak dalej. No ale tak jest. Więc ten tydzień zobaczymy, co, jak osłuchowo Kuba wyjdzie. Takie dziwne ma objawy, znaczy dziwne. Nie ma temperatury. Najbardziej to miał stan podgorączkowy. Ja też miałam wczoraj stan podgorączkowy. Strasznie w ogóle. On się uskarżał na bóle głowy przez jakiś czas od rana. I może to był początek, bo ja te bóle głowy też mam teraz. Więc może ja dopiero wchodzę w tą chorobę, nie wiem. Nie mam pojęcia, ale tak. Ciężko. Ostatnio jakoś tak zauważyłam, że często mam zły timing. O co chodzi? Dlaczego ja, wiecie, nie mam żadnego filmu na zapas, mam materiał. Powiedziałam wam, że chcę dodawać te materiały zaległe. Dzieje się coś takiego i ja mam, wiecie, puszczać materiał. Chociaż zauważyłam, że wielu twórców idzie normalnym trybem. I to też jest czasem dobre, no bo nie dajecie się ponieść. Ale ja mam materiał stricte o Wrocławiu. Co to znaczy? Czy ja mam to wrzucać, czy mam nie wrzucać? Wrocław na dzień dzisiejszy, 16 września, 10:30 jest informacja, że jest bezpieczny. Że tak się przygotowali, że mają takie zabezpieczenia po 97, że to się nie wydarzy znowu, że nie będzie powtórki z rozrywki. W Hydropolis były pokazane tereny zalewowe, zalane przez powódź, ale nie zobaczycie tego u mnie na materiale. I może dobrze. We wtorek, w środę ma być moment kulminacyjny we Wrocławiu. Zobaczymy. Jest wtorek. Chciałam powiedzieć, która godzina, ale coś po 17. Coś tam porobiłam, w sensie pododawałam shortsy, zadbałam o jedną rzecz, ale też przespałam pół dnia. Może nie brzmię na chorą, ale po prostu głowa mi znowu zaczyna pękać. O dziwo, dzisiaj dzień bez kawy, więc zawsze podczas choroby jest bez kawy. Dobrze, że wiecie, mój organizm chciał spać, chciał to wyleżeć. No, czuję się słabo. Więc tak, poza tym sytuacja w Polsce mojej głowie akurat na pewno nie pomaga. Wszystkie osoby wysoko wrażliwe, empatyczne i wiecie, nadwrażliwe będą wiedziały, o co chodzi. O tyle, ile nie mamy telewizji, to TikTok, Instagram, wszystkie shortsy mam na bieżąco, sprawdzam i tak dalej. No i zobaczymy, jak to się rozwinie na tą chwilę, a jest wtorek popołudnie, no to Wrocław jest bezpieczny, działają, podwyższają wały i tak dalej. Strasznie mi żal tych ludzi, którzy... Ja naprawdę, wiecie, to jest takie też głupie gadanie. Żal mi was, o Jezus, ściskam, przesyłam. Słowa nie oddadzą tego, co człowiek chciałby, jakby chciał pomóc i tak dalej. Możemy wspierać różnego rodzaju zbiórki, możemy, wiecie, pomagać i tak dalej. To jest tutaj bardzo ważne. Cieszę się też, że Polacy zawsze się jednoczą. Ilość strat okropnie wielka, to jeszcze nie wszystko, to jeszcze nie najgorsze, które nadeszło. Zobaczymy, jak będzie to dalej wyglądało. Ta fala największa miała przyjść w środę do Wrocławia. Teraz szacuję, że w piątek. Tak samo któraś fala miała przyjść później, dzisiaj. Przyszła jednak rano. Się wszystko zmienia. Czesi jeszcze będą spuszczali tą wodę, więc jeszcze będzie gorzej. Już są obrazki, wiecie, to jest takie straszne, bo w niektórych miastach już największy dramat był. Ta woda schodzi i ona idzie dalej, nie? Tam już zostawia zgliszcza, idzie dalej. Więc tak, niestety tak to wygląda.
chorowy, na pewno nic konkretnego dla Was nie nagram, więc po prostu kończę. Cześć, cześć moi kochani. Jestem właśnie po rozmowie z panią doktor, endokrynolog. Walczymy dalej i wiecie co? Chcę sobie sprawdzić wyniki, które zrobiłam w poniedziałek. Leczenie przebiega od czerwca, ale mi się kręci w głowie, proszę, sąsiad pali. Alaty 13, norma od 0 do 55. TSH się ruszyło, moi drodzy, ale dobrze. Ojej. Dobra. O właśnie. Więc teraz tak, TSH mam wartość w tej chwili. No nadal jest bardzo niskie, ale się ruszyło. Ale FT4 mam poniżej normy. Okej. Czyli to jest to, o czym pani doktor powiedziała, bo ja, wiecie, wczoraj większość dnia przeleżałam w łóżku, nadal jestem chora, się wykąpałam, stwierdziłam, że posprzątam, bo to zawsze jakoś lepiej mi na głowę robiło. Jak wiecie, w czystości człowiek siedzi. Stwierdziłam też, że usiądę do komputera, ale chyba jednak nie usiądę do komputera, bo strasznie mi się w głowie kręci, może to kwestia braku śniadania jeszcze. Natomiast do rzeczy, Asia. Pani doktor powiedziała o tym, że to FT4 leci. Musimy zmienić trochę leczenie, więc jest włączony następny lek. Tak, następny lek mam włączony. Trochę inaczej mamy podejść teraz do leczenia. Przepraszam Was, ale nie wiem, co się dzieje. Przed chwilą jeszcze było ok, a teraz ja nie mogę skupić myśli na tym, co mówię. Fakt jest taki, że jest 10:20, ja posprzątałam. Jestem w trakcie wycierania kurzy, puściłam pranie i tak dalej i jeszcze nie zjadłam śniadania i być może stąd to osłabienie. Natomiast pani doktor jak zwykle zapytała o dolegliwości, to co się ze mną dzieje, a dałam, jakby chcę się trzymać tego, co Wam powiedziałam, czyli będę Wam update'ować sytuację. Teraz mam raz w miesiącu kontrolę, więc tak, tak, chociaż w jednym filmie będzie informacja taka zbiorcza. Więc a propos moich wyników, no to tak, za miesiąc mam kontrolę, mam włączony jeszcze jeden lek, ale wiecie co, tak myślałam, czy się nie chcę chyba teraz konkretnie, jak wiecie, już będę gdzieś tam w trakcie takiego leczenia, które będzie dawało rezultat i ja będę widziała, że jest lepiej, to wtedy może będziemy sobie mówić o nazwach, chyba że ktoś się ciekawi tym tematem bardziej, to te brwi, przepraszam, mam takie, bo no, nie depiluję tego dołu, wyglądam coraz gorzej. Posługuje się tą. I tak, to, że ja odlatuję z tematu w temat, to też jest normalne w mojej chorobie, więc przepraszam, mam nadzieję, że większość osób obejrzy ten film i będzie wiedziało, z czego wynika moje rozjebanie. W każdym razie tak. Pierwsza kwestia. Słuchajcie, ja mam, nie zważyłam się dzisiaj, poczekajcie. Ja mam prawie plus 5 kilo. Na wadze. Jest to zła informacja, bo już wcześniej nie było z moją wagą dobrze. A każdorazowo, kiedy chciałam wracać, to wiecie, miałam te takie duszności, miałam z tym sercem ogromne problemy, takie omdlenia. Później okazało się, że to wszystko było spowodowane nawrotem choroby. No ale do brzegu. I mówię właśnie, że nie, że ostatnio mój stan psychiczny się pogorszył, że jestem taka w kółko, wiecie, zmęczona, że czuję się źle, że dosłownie nic mi się nie chce, że wiecie, ja nawet mam takie stany, że kurczę, może to jest już, nie wiem, depresyjne, wiecie, bo to tak szereg moich objawów właśnie może świadczyć też o depresji. Okazuje się, że nie, że wszystko, o czym mówię, wszystko, co zaznaczam i tak dalej, jest związane z tym, że niestety przybieranie na wadze też jest z tym związane, więc tak to właśnie wygląda na tą chwilę, że jeszcze może się to posuwać. Nie mogę tak naprawdę nic zrobić, bo ja zadałam pytanie pani doktor, czy nie wiem, jakaś dieta, cokolwiek, czy ja jestem w stanie, wiecie, jakoś to zatrzymać. Nie mogę nic zrobić, więc tak. Moja twarz opuchnięta i mój stan, no niestety, może się pogarszać. Mogę, wiecie, ja będę robić ze swojej strony tam rzeczy, które może mi pomogą, po prostu, nie wiem,
Jeszcze zmienię dietę, no nie mam pojęcia. Ale też nie chcę, wiecie, się głodzić, bo ja za chwilę będę miała te omdlenia. No to jest koło zamknięte. W tej chwili spożywam w okolicach 1500 kalorii. Czasami je zapisuję, czasami nie, ale wiecie, nie, ani nie jem, nie wiem, wiecie, czekolad. Nie jem nic niezdrowego, nie mam żadnych nałogów, nie piję alkoholu już od długiego czasu. W ogóle, nawet odrobinki. Wiecie, ja jestem osobą niepalącą, więc w ogóle nie mam ten. Pani od razu doktor, ja mówię, pani doktor, czy coś mogę zrobić? Czy jakąś dietę, czy coś mogę nie palić papierosów? Ja mówię, pani doktor, ja nie palę papierosów, ja nie palę nic, ja nie, wiecie, jestem beznałogowcem, naprawdę. No, więc tak to właśnie wygląda, że moje przebieranie na wadze i wszystkie moje, wiecie, zachowanie i tak dalej, to niestety jest z tym stricte powiązane. Mam być cierpliwa. Mam się nie poddawać, mam walczyć, no bo to leczenie to jest taka trochę walka. Zapytałam, czy mogę treningi, czy mogę, wiecie, ćwiczyć, czy mogę, chociaż, wiecie, jak przybieram, to chociaż trochę, wiecie, więcej. Nie wolno mi doprowadzić do za wysokiego ciśnienia, tętna. Nie mogę w żadnych tam, wiecie, takich na granicy interwału. Nie mogę, no generalnie wszystko, co może mnie zbyt mocno przemęczyć, to jest dla mnie złe. Nie wiem, no pani doktor właśnie o tym FT4 powiedziała, że to jest źle, że tak spadło. Bo ja już miałam moment taki, że już mogłam, wiecie, już spacerowałam, już zresztą byliśmy w górach. I ja owszem, miałam jakieś tam mniejsze albo większe problemy, ale no dałam radę. No, więc tak to wygląda, powiem wam, że z jednej strony chce mi się płakać, naprawdę, z drugiej strony czuję taką bezsilność. Naprawdę, słuchajcie, to jest okropne. Ale dobrze, przynajmniej jest tak, że wiem, że mogę, wiecie, dowalić na wadze i wiem, co jest tego przyczyną i wiem, że to jest to. O, jestem świadoma, chociaż to jest dobre, że jestem świadoma. Co prawda wiem, że nie za wiele mogę zrobić. No jest to, wczoraj właśnie z Pawłem rozmawiałam, bo kiedyś pamiętałam rozmowę chyba błędnie, nie wiem, że właśnie, że ta waga może mi pójść w górę. Ja mówię, no tak, no jest to w sumie logiczne, wiecie, jak mój organizm zasuwał razy, powiedzmy, tak jak u zdrowego człowieka zasuwa tam, powiedzmy, na poziomie 100, to 100% to jest taka norma, to u mnie było to 300, nie? 300, powiedzmy, więc jest to logiczne, ale wtedy jadłam jednak trochę więcej, teraz jem mniej i nadal tyję. Może jest firma, która chciałaby mi zafundować pudełka, dietę bezglutenową koniecznie, bezglutenową. Muszę uciekać od tego glutenu znowu. O kurde, ciężkie tematy, ciężkie. No w każdym razie tyle wiem, że mam inne dawkowanie, mam inne lek, mam jeszcze jeden lek, który muszę kupić i mam być cierpliwa. I za miesiąc się słyszymy z panią doktor. Jee. Cieszę się, że jestem w stałym leczeniu i że jestem tym szczęśliwcem, który był w tak złym stanie, że udało mu się mieć teraz stałe teleporad. Cieszę się z tego bardzo. A wy, kochani, badajcie się, leczcie się, kontrolujcie, sprawdzajcie. Widzicie, mi się wydawało, że tyle czasu mam wszystko pod kontrolą i przez długi czas tak było. A finalnie, kiedy pojawiły się pierwsze objawy, należało zacząć całą spiralę od nowa, a ja tego nie zrobiłam. Bo zawsze było coś ważniejszego, zawsze było, wiecie. Mamy godzinę 11, siadam do śniadanka, więc pałeczki kukurydziane z kaszą jaglaną. Oczywiście, słuchajcie, zjem całą rukolę, pomidorki i pewnie awokado. Pokażę wam też rzut, ile zjadłam na końcu, bo gdybym wciągnęła wszystko, no to do obiadu bym na pewno dociągnęła. Ale no nie zjem na pewno wszystkiego, więc tak wygląda mój posiłek. Tyle zjedzonych krupek. Tyle zjedzonego humusu, więc powiem wam, że trochę poleciałam z ilością zjedzonego humusu. Ale jest pyszny, paprykowy. Chyba ten i o też kurczę, ja wszystkie lubię. Tak, kiedyś się broniłam przed humusem, a teraz bardzo lubię.
i te z Biedronki, no mi smakują. Włączyłam sobie właśnie serial, nazywa się Zazdrosna. Zobaczymy, o czym jest, nie mam zielonego pojęcia. Chciałam spać, ale jednak nie mogłam zasnąć. Rozwiesiłam pranie i stwierdziłam, że... Może wiecie. Fajnie się zaczyna. Dzień dobry. Słuchajcie, przed chwilą wstałam. Spałam znowu pół dnia. Idę właśnie Kubie po zeszyty i po książki. Słuchajcie, przez ten czas chorobowy w ogóle nie wiedziałam, że jest tak pięknie cały czas na dworze. I u nas w Poznaniu jest sucho, słonecznie i naprawdę pięknie. No właśnie, dlaczego wszędzie tak nie jest słoneczko? Jest wiatr i wiatr jest chłodny, ale generalnie jest przyjemnie. Kuba zaprowadzony na zajęcia aikido. Udało nam się dużo rzeczy nadrobić. Jeszcze zostały ćwiczenia, słuchajcie. Dużo tego ma do nadrobienia. Ja tak naprawdę tylko 4 dni był w domu. Ale dobrze, dajemy radę, słuchajcie. Jest fajnie. Ale powiem wam, że mi chłodno. Kuba mówi, mi jest gorąco. A ja idę i naprawdę mam gęsią skórkę. Ja, gdzie zawsze mi gorąco. Dzisiejszy posiłek. Kurczę, nie nagrałam chyba pierwszego, bo jadłam naleśniki z nocciolatą i z dżemem. Jutro pokażę, bo może zjem z dżemem 100% czarna porzeczka. A to jest drugi posiłek. Rukola, awokado, kabanos, taki serek kanapkowy, 3 jajka sadzone, trochę słonecznika. I taki posiłek ja sobie zjem. No i to jest drugi posiłek i pewnie dziś już ostatni. Jeszcze zapomniałam, że jak będzie mi brakowało czegoś chrupiącego, bo nie mam żadnego pieczywa, to sobie wezmę te pałeczki kukurydziane z kaszą jedlaną. Są bardzo dobre, polecam do kupienia w Biedronce. Słuchajcie, wzięłam mój lek na czczo. I w sumie spoko, bo między wzięciem leku a jakimś posiłkiem musi być zachowane pół godziny przerwy. Więc tak, mam tutaj rukolę, pomidorka, ogórek, jajko, o kurczę, zapomniałam jeszcze, bo jeszcze mam, ojej, żeby mi się nie wysypało, jeszcze oczywiście słonecznik. O, taka ilość wystarczy. Tak. Więc tak, tu jeszcze posypałam słonecznikiem, oczywiście jako jest doprawione. Przygotowałam sobie też, ale nie wiem czy zjem dzisiaj, hummus pomidorowy. Powiem wam, że najmniej chyba jednak lubię ten pomidorowy. Mam wodę, mam herbatę, to jest melisa i dodałam również miód. Do hummusu mam chrupki, ale mam też dwa, a właściwie... To jest sztuka. Nie. Dobra, no to jednego naleśnika mam i chyba zjem po prostu jako przegryzkę do tego, żeby się nie zmarnowały, wiecie jak jest. Więc nie wiem, czy w ogóle ruszę hummus i chrupki. Tak, ja nie lubię, jak jedzenie się marnuje, więc później dojadam i właśnie tak wyglądam później jak pończuś. Nie no, wyglądam jak pończuś, dlatego że mam chorą tarczycę, już to ustaliliśmy. Ale pokazuję wam, właśnie spojrzałam, że mogłam jeszcze awokado dodać. Ale w sumie dobrze, że awokado nie dodałam, dodam sobie do obiadu. Tak, to będzie syty posiłek. Ja się nie najlepiej czuję, więc zobaczę, czy jak zjem, to będzie lepiej, czy jeszcze w domu było dzisiaj. Zobaczymy. Ale Kuba poszedł już do szkoły, bo Kuba jest w dużo lepszym stanie i już w ogóle od wczoraj mógł iść. Więc dzisiaj już poszedł, co prawda w piątek, więc wiecie, przed weekendem, ale zawsze tak
taki rozruch mu się przyda. To ja, wasza chora, pieprznięta Asia. Sprawdzę jeszcze, żeby nie było. Wrocław, aktualności. Wrocław. Ja słuchajcie, sprawdzam na oficjalnej stronie Wrocławia, tak jest najlepiej. Tam są oficjalne źródła i generalnie nie ma żadnych, wiecie, fake informacji. Oni też dementują, jeśli jakieś się pojawiają w sieci. Więc tak, woda jest wysoka. Najważniejsze wydarzenia z czwartku. System miejski wytrzymał i przyjął główną falę żywiołu. I dlaczego jestem wzruszona? No naprawdę, jestem rozwalona ostatnio, mówię wam. Z którym od tygodnia walczy Dolny Śląski i sąsiednie regiony. W kolejnych dniach przez Wrocław przepłyną ponad normatywne ilości wody. W takich sytuacjach mogą zdarzać się przesiąki, podejścia wód gruntowych i tym podobne. Woda pojawiająca się m.in. w parkach, na trawnikach czy placach zabaw, a także na terenach ogródków działkowych nie są problemem, który w tej chwili można rozwiązać. Podobnie w przypadku położenia drogi czy garażu na terenach depresyjnych w stosunku do okolicy zdarzyć się mogą sytuacje pojawienia się wody gruntowej na poziomach poniżej linii wody stojącej w okolicy. I mamy tak, stan na wodowskazie dla Wrocławia w Trestnie jest na poziomie 645. Wrocław realizuje od kilku dni scenariusz 6 działań przeciwpowodziowych. Ten scenariusz zakłada przyjęcie wody o poziomie 660, czyli 15 lub wyższym. Czyli 15 cm mają jeszcze jakby zapasu. Otwarte poldery Lipki Oława oraz Blizanowice Testno. Wiecie, to nie są nazwy, które ja znam, więc wolę wolniej przeczytać, ale bezbłędnie. To łącznie, słuchajcie, 16 milionów metrów kwadratowych wody. Niesamowite. Poldery podjęły pracę i są napełniane. Super. To jest też bardzo dobra informacja, tak samo jak to, że słuchajcie, zbiornik Racibórz Dolny dał radę. Przyjął też bardzo dużą ilość wody i dzięki temu tak naprawdę te duże miasta są uratowane. Woda w Ślęzie opada z poziomu 394, opadła do poziomu 364. Fala na Bystrzycy ustabilizowała się z tendencją spadkową, czyli wały zafoliowane i ułożone są worki u ujścia rzeki, a także w rejonie Marszowic. O tych Marszowicach było głośno, tam ratowali ten wał, podwyższali i to się też wszystko udało. Jezu, jak dobrze. Ludzie i WOT, czyli Wojsko Obrony Terytorialnej, harcerze, wiem, że też działali, ale ludzie się zjednoczyli, to jest piękne. Przepraszam, nie powinnam płakać, bo dobrze się dzieje. Ja z Małgorzata pracuję. Okej, okay. I teraz mamy informację. Nad ranem o 4 rano podjął pracę ja z Małgorzata Zarządu Zieleni Miejskiej. Ja zblokuję możliwość cofki z Odry, a jednocześnie przepompownia sterowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej przerzuca wodę z Oławy w kierunku Odry. Stan Oławy spada z poziomu 396 na obecny poziom 357. Super. Ja to właściwie teraz z wami czytam, bo wczoraj już nie sprawdzałam, no a dzisiaj dopiero teraz mam możliwość. Więc dobre informacje. Tak naprawdę... Coś tu spadło? Nie. Tak naprawdę dobrymi informacjami kończymy tego vloga. Bardzo się cieszę. Wiecie, ten vlog to jest taki film z serii czy go wrzucać, czy go w ogóle puszczać w świat, bo wiecie, to w internecie zostaje i tak dalej. Natomiast to jestem ja. To jest moje zdrowie. Tak ja wyglądam. Ja też chcę, żebyście wiedzieli, że to, że nie było filmu, to nie moja niechęć, a kwestia tego, że po prostu uznałam, że no nie chcę puszczać filmu, wiecie, z weekend z wakacji, gdzie my jesteśmy uśmiechnięci, zadowoleni i szczęśliwi, a wiecie, miasta na Dolnym Śląsku i tak dalej walczą o przetrwanie.
podjęłam decyzję, że nie będę tego puszczać, że po prostu zostawiam sobie ten film. Być może w przyszłym tygodniu on się ukaże. Ja też nie ukrywam, że ze względu na mój stan zdrowia ja nie ukończyłam tego montażu przez te okropne zawroty głowy. Dzisiaj usiadłam właśnie, już zmontowałam, no jeszcze nie narzuciłam muzyki, ani chyba nie będzie tam żadnych efektów, bo mój komputer tego nie uciągnie. I to jest właśnie, słuchajcie, ja bardzo, bardzo bym chciała, żeby moje filmy wyglądały coraz to lepiej, natomiast na moim komputerze to jest maks, to jest maksimum, więc na tą chwilę jeszcze tak będzie do momentu, jak sobie nie kupię nowego komputera. To tylko Wam mówię, że bardzo bym chciała tworzyć vlogi na poziomie Agi Sawy czy Murcix. Ostatnio bardzo fajnie Marta zaczęła tworzyć content vlogowy. No ale ja nie mogę. Poza tym wydaje mi się, że i tak Wam się podoba. W ogóle ten vlog jest bardzo mało pocięty, bo stwierdziłam, że czasami tak trzeba. Trochę, wiecie, śmiechu przy kawie, a potem... Ach... Jest jak jest. Ten film się ukaże na kanale. Było różnie. Dajcie znać, jak Wy spędziliście ten czas, czy też mieliście takie uczucia jak ja. Wiem, że twórcy ciężko im się funkcjonowało. Na przykład Marta z Wrocławia też tam wrzucała, że ciężko jest skupić myśli, że ciężko jest się skupić na czymkolwiek. Chodziła na spacery, obserwowała, co się dzieje i tak dalej. To są takie właśnie sytuacje, że wiecie, no naprawdę ciężko. U mnie jeszcze ta choroba, więc ja cały czas walczę, wiecie, mam takie migreny. Tak mnie okropnie głowa boli. W ogóle siedzę przy zamkniętym oknie, mam gęsią skórkę, więc chyba mam w ogóle teraz temperaturę, bo jest mi strasznie, strasznie zimno i strasznie mi głowa boli, więc słuchajcie, kończę ten film, życzcie mi zdrowia, w ogóle dla wszystkich nas, zdrówka, dla Was też, kochani, trzymajcie się zdrowo, bezpiecznie i miejmy nadzieję, że następne vlogi będą weselsze i inne. Kochani, kończę, widzimy się w następnych. Thank you.